Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia, ale co to jest aktualne jest? Tak, ma pan styczność z branżą instalacyjną? Tak, dokładnie miałem. Pracowałem poprzednio w takiej hurtowni też. Tak, i pewnie na wózki widłowe? Tak, mam. To już sekundka. Spróbuję przyłączyć do koleżanki, która dalej będzie tam wózkowa. Dzień dobry, proszę Pani, ja w mojej sprawie ogłoszenia tutaj Pan mnie przełączył. Mam takie pytanie, mogłaby Pani mi powiedzieć trochę więcej na temat, nie wiem, stawki, umowy? Niestety, tego takich informacji przez telefon nie udzielam. A to dlaczego? Dlatego, że no, że nie wiem, tak jest po prostu przyjęte, że tego typu informacji nie udziela się przez telefon. Czyli po prostu? Ja muszę stwierdzić, czy w ogóle Pan spełnia nasze kryteria, a potem dopiero możemy rozmawiać o jakichkolwiek pieniądzach. No tak, a w jaki sposób Pani może to stwierdzić? Po pierwsze, możemy się spotkać, po drugie, proszę mieć jakieś doświadczenie w tej branży sanitarnej. Tak, tak, ja wystarczy. Poprzednio mówiłem do Pana, że pracowałem też w takiej samej hurtowni. Ale w Warszawie? Tak. A można wiedzieć, w jakiej hurtowni? Bo i tak to z CV by wynikało. Znaczy Pani ma CV, no to jak Pani nie chce mówić o zarobkach, ja nie będę mówił o nazwie firmy. Pan chce, no. Ja wtedy, ponieważ znam, jestem w tej branży wiele, to znam wszystkie hurtownie, wiem, czy to są podobne branże, o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby zasięgać informacji, tylko żeby wiedzieć, czy mniej więcej branża się pokrywa. No to ja Pani mówię, czy się pokrywa. Znaczy rozumiem, że chciałby Pan zmienić pracę ze względu na zarobki, mówię, tak? Tak, oczywiście. No bo u nas nie są jakieś bardzo wysokie, to od razu Panu powiem, to jest no trochę poniżej 2000. Netto, tak? Netto. Aha, no dobra, no to widzi Pani, jednak można przekazać taką informację. No można. Dobra, to by Pani, to nie wiem, podesłać jakoś CV tutaj przez ten formularz Gumtree? Albo podesłać CV, albo jeżeli chce Pan przyjść na rozmowę, to możemy jutro się umówić, porozmawiamy. Dobra, to ja podeślę na razie CV. Dobrze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.